Wróciliśmy do domu. To historyczna chwila. Taka radość dziecięca, jak coś fajnego się wydarzy w życiu. Jest super. No, nareszcieśmy się doczekali. No. Na pewno wyświetlacze bardzo ładne są i budowa. Nie ma porównania, tutaj jest całkiem inny standard, no całkiem inna klasa obiektu, tak? Dla Radomian to coś nowego. Zobaczymy jeszcze, jak wygramy mecz, to już w ogóle. Najważniejsze, żeby dzisiaj była dobra atmosfera i myślę, że tego nie zabraknie. Leo wyprowadzasz, a teraz w jednej szatni, no coś pięknego. To jest coś, co się czekoladami, tak? Dokładnie tak. Ciężka praca i determinacja jej. Bardzo fajne doświadczenie. Bardzo fajnie zobaczyć coś takiego na własne oczy. Tak. Miejmy nadzieję, że będzie nam dane zagrać tutaj. Tutaj co się dzieje, to jest coś pięknego. Jak się w Brazylii się mówi, to jest po prostu dzisiaj święto, tak? Każdy piłkarz coś takiego ma. Siedzę się przy ludziach, ale się mi kręci naprawdę, bo to jest dla mnie coś wspaniałego. Zacząłem tą pracę 70 lat temu i teraz po 90 latach też jestem i w Ekstraklasie i na swoich śmieciach, na swoim stadionie. Co może być piękniejszego dla kibica Radomiaka, no. Jeszcze nie mogę ochłonąć, bo tak naprawdę przyleciałem parę godzin temu z Londynu na mecz specjalnie. Teoretycznie jeszcze spotkać rodziców, ale oni rozumieją, że jest hierarchia. Jaki wynik dzisiaj obstawiacie? 3-1. Jaki wynik dzisiaj obstawiamy? 2-0. 2-0. Kto strzeli bramki? Rafał Wolski. Okej, Rafał Wolski i? Semedo. I Semedo, okej. Okay. Jaki wynik dzisiaj obstawiasz? Przepraszam kolego. A kto strzeli bramki? Nastruga 63. Zaczynamy! Ten nowy piłkarz na pasie. Okej, okay, Pedro Henrique i Rafał Wolski, okej. Okay. Ale powinniśmy wygrać 5-1, no niestety bramka była przeklęta. 4 poprzeczki, 1 słupek, co poradzić? Będzie coraz lepiej i będziemy się piąć w górę i będzie lepiej. No. Mieliśmy dzisiaj praktycznie wszystko, od fajerwerków po zielone barwy, zieloną kartoniadę. Ja osobiście do takiego domu to chciałbym wracać codziennie. Subskrybuj, bądź na bieżąco i nie przegap najważniejszych momentów sezonu.